пане бро! А, це мені бомба в радіо. Trzy obrociki mogę spuścić. Zobaczymy, jak teraz będzie szło. No, ekipa
na orki jak nigdy. O, pojedziemy sobie za Mariankiem. Brakowało mi z tej roboty, wybaczcie, że tak mało było z prac pożniwnych. O, ja mam strasznie nisko pół. O, tak to jo. Mamy tutaj podżyto hybrydowe, które w tym roku spisało się najlepiej. Oddało około 6,5-7. Zależy od kawałka, bo było na 3. Więc na każdym sypało inaczej. Więc tutaj będzie żyto hybrydowe. Następnie jedziemy sobie biskupowo orać. Tam kurczę nie mam pojęcia co będzie, chyba też. Chyba też to żyto hybrydowe. Tutaj biskupowo będzie będzie właśnie ten challenge robiony przez Bronka. Także on tam już na pewno więcej informacji wam na ten temat powie co i jak. I praktycznie ciągniki zaraz będą przepinane, bo jeszcze trzeba wozić bawno, jeszcze troszkę tego zostało. W tym roku 2 brony. Jedna brona lekka do poplonów, bo jeszcze siewy poplonów tutaj nam dostają. Także prawdopodobnie, nie wiem, może od jutra już nawet wszyscy nie będziemy jechać, bo po co. Zobaczymy jak to dzisiaj robota będzie szła i w ilu skończymy. Następnie do tego talerzówka. No i mówię, te brony lekkie. Ja nie wiem, będę jeździł albo ciężkimi, albo lekkimi, jeszcze nie ma pojęcia. Jeśli ciężkimi, prawdopodobnie pierwsze co będę przyjeżdżał tutaj. I znów akcja Nożynko. 2 dni prawdopodobnie. Bo po świeżej orce to tak za lekko nie będzie szło. A nie musimy go też tak na obrotach, spokojnie sobie daje radę. Ale wiadomo, lepiej kryje. Coś za coś. Troszkę możemy jeszcze wypłycić. I jedynie z orek na zimę, co będzie orane, to tylko Ukraina. Ale to mówię, orka, potrąbka, challenge to pole i Ukrainy prawdopodobnie to tam 2-3 ciągniki ogarną. Bo po co jechać takim składem? Najbardziej to właśnie chodzi Nożynko, no i jak było i biskupowo i Odolfie orane. No to wtedy to się jedzie większą ekipą, bo wiadomo, wtedy tych hektarów tam jest ładnie, bo ponad 50 chyba więcej nawet. Reszta znów zostaje na wiosnę do oreczki. Także w miarę nam to idzie. Generalnie ludzie tutaj się modlą o deszcz, czekają z orkami kiedy popada. A my jakby nie patrzeć czekaliśmy kiedy będzie można jechać. Bo mieliśmy jechać sobie dopiero w dzień mniej więcej w piątek orać, czyli jutro. Bo ostatnie 2 dni wcześniej, czyli przedwczoraj jeszcze, dało około 50 litrów i to naprawdę takiego fajnego deszczu, co padało dzień, noc i noc. Noc, dzień, noc, o, tak padało. Więc wiecie, tu nie było słońca, nic, naprawdę zimno, to ziemia sobie naprawdę bardzo fajnie ten deszcz przyjęła. No to nas mega cieszy, bo jak pamiętacie poprzednie orki w ogóle, to praktycznie było tak, że zawsze sucho i tylko się drapało tą ziemię. Także tutaj podzimowe naprawdę będzie fajnie zorane. I mogą być naprawdę bardzo fajne schody, jeśli ta pogoda się utrzyma. Myślę, że tu w czwórce mnie będzie dobrze słychać miarę. Kamerę ten mam dobrze ustawioną. Akurat tą kamerę jakbym ją ustawił, ten szeroki kąt naprawdę bardzo fajnie sobie w niej nie działa. No i tutaj mówię, na pracę pożniwne nie było roboty, bo chłopaki mega szybko ogarnęli żniwa i sobie w międzyczasie działali. Nawet blokada mi tu nie będzie potrzebna. Pan Bogdan zaczął. Marianko, my teraz tu jedziemy na lewo. Czasami to radio mi łapie, czasami nie, chyba tak. No chyba ja, bo to wiesz, szybciej nie ma sensu, żeby tam jechać za to.
drodze, także mam nadzieję, że uda im się to w miarę szybko ogarnąć. Zobaczymy, jak sobie Piotrusia Zatorek będzie radził. Widzieliście go na pewno we wcześniejszych vlogach gdzieś tam u mnie, a na pewno u Bronka. Piotrek też ten punkt próbował, ten ciągnik z bugiem normalnym, naszym mokrzynowskim. Ten właśnie nie wiem skąd jest, chyba to jest typowo Piotrka bug. Tutaj Bronek. Bronkowi nie udało się za dużo ponagrywać, tu z góry przepraszamy, bo wiem, że czekaliście na dużo vlogów. Bronek też miał dużo fajnej roboty, bo miał opryski, nawozy, wapna, to wszystko. Ale się mu wprawdzie nie dziwię, bo nie miałby tego kiedy nawet sklejać. Mógłby, wiadomo, ponagrywać sobie na zimę, ale to też tak różnie. Roboty miał dużo. Więc tutaj mu się nie dziwię, że nie chciało mu się tego wszystkiego ogarniać. Bo po takiej robocie chociaż jakiś dzień wolny, typu niedziela, bo soboty też zasuwał, no to sobie chociaż chłopi na łot począł. A ja sobie cofnę. Tak to chłopaki tutaj, jak wiecie, mają na kole, to oni sobie mogą na spokojnie dojechać. Ale i tak na takie 50-hektarowe pole to taka piątka mak się dycha, jest dziwna tam później za lasem. Tak to naprawdę mega super pole. O, widzę, że tu ciekawie się dzieje. Wspólnie ten vlog będzie z kilku miejsc składany na pewno. Poramy sobie troszkę tu, troszkę tam, tak żeby wam się wariaty nie nudziło. Jeszcze mam do wydania dla was kiszonkę, mam dla was do wydania żniwa, w ogóle gearboxy, tu muszę skleić vloga. Też ogólnie przepraszam za ten malutki nieład w ciągniku. Źle nie jest, ale dopiero wczoraj dostałem info wieczorem o 21, że dzisiaj będziemy jechać orać. A praktycznie to mój ciągnik dopiero został odpięty od wózka z wapnem. Więc tylko rano sobie machnąłem szybki i hejtał w pole. Chciałem się myć, bo sprawdzałem sobie jeszcze filtry, wiadomo, bo to że tym przedmuchało się i ogień. Tu właśnie taka straszna mozaika. Dużo piopu. Tam później ta cała górka, sam pior praktycznie. Ale w miarę to się będzie też urało. Dawno, kurczę, vloga się nie nagrywało. Tutaj nie mam pojęcia, kiedy to wyjdzie. W zależności od pracy, ile będę miał. Mam nadzieję, że niedziela będzie coś wolne, to albo... Skończy tą chwilę, moment i będzie zasiane.
więc naprawdę będziemy wszyscy mega, mega zadowoleni. Nie wiem, kiedy ten vlog wyjdzie, bo a propos Bednar, to nie wiadomo, jak to będzie. Ja tak jak już wiele razy mówiłem, Bednary jakoś nie mogę się odnaleźć na tych targach. Wolę mniejsze targi o wiele fajniej to jest zorganizowane. Wiadomo, Bednary największe, ale jakoś mówię, no o wiele bardziej wolę mniejsze targi. Musimy sobie zrzucić przynajmniej tą dwójeczkę, żeby cofnąć. O Jezus Maria, może nie cofnę, bo skarpa muszę na dwa razy, a nie chcę też pukiem przywadzić. Nie narobić zbędnych śladów, bo później to chwila moment wyschnie. To co lubię, wykańczanie właśnie takich dupereli. Naprawdę przyzwyczaiłem się do tej czwórki i szczerze nie wiem, czy bym się dał. Już szukałem pana Bogdana, gdzie nam uciekł. Nie wiem, czy bym się dał na dużego Ursusa. Już do tego naprawdę bardzo fajnie się przyzwyczaiłem. Bogdan tu musi przejechać, bo on wtedy sobie, wiecie, fajnie tył podniesie i praktycznie nie będzie brudny w ogóle. A wszystko trzeba dokładnie przeorać, nawet czasami gdzie niegdzie po dwa razy, wiadomo, się tak trafi na poprzeczniaka. Ale przynajmniej będzie to przeorane. Tu jeszcze kawałek mi się uda urwać. Dobra, bo później to się dziandostwo zapychło tu. No i mała wtopka. Już myślałem, że najedziesz. Dobra, trzymaj. Twój. Linę bierzesz? Biorę.
zacznę sobie. Nie chcę mi się tu teraz zawracać i gnieść. Ale jest piękny widok. Fajnie to wygląda, taka połać. Bezkres, że tak bym rzekł. Jasiu koło zrobił, ale coś tam teraz ustawia i tak pooro, nie pooro, pooro, nie pooro. Tamto już mamy wszystko bardzo ładnie zaorane, ten jęzor. Więc można rzec, że jest godzina 12:30 i teraz już totalnie wyjeżdżamy na taką prostą, bo już zostały tylko właśnie takie wzdłuż do robienia zagony i najlepiej będzie się orało później na tamtym długim, bo to już teraz będzie coraz mniejsza trasa, ale naprawdę szybko idzie. Tamtym, nie, na wiosnę, albo nie, na zimę to było orane. Tak, to było orane na zimę. W pięciu, gdzie szósty dojechał koło 13, dopiero oni byli gdzieś tak od 9, gdzie szósty dojechał o 13, zrobili to 9 godzin. Także dzisiaj, no także teraz Jasiu długo nie robił, to myślę, że te 8 godzin tak na spokojnie powinniśmy to machnąć. To jest 50 hektarów, więc naprawdę spoko opcja. To jest jedyne pole, na które nadawałby się jakiś większy sprzęt. Nie ma co ukrywać, bo pewnie dużo ludzi by teraz powiedziało, że większym jednym czy tam na dwa zestawy by to szybciej zaorali. Tak, może to pole tak, ale wszystkie inne mokrzyni nie, a jak sami wiemy, mokrzyń to nie tylko nożynko. To jest jedna 1/15 pól, a więc sami widzicie. Będą jeszcze takie pola, które wam pokażę, jak będziemy orać, to naprawdę masakra. W poprzednich vlogach też na pewno widzieliście. Piotr teraz przerzucił się na tego zetorka. Obrabiane brunami tutaj wokół tych supów.
piękny widok, zobaczcie. Nic, nie ma chyba lepszego. Wykańczamy, wykańczamy. I na moment poszło. Ty i sam raz robota dla mnie teraz. Papu nalać. Bo bez tego se długo nie pojeździmy. Kurwa, kać, Heniek. Będziemy wykańczać z zatorkiem. Go.
Myślę, że jak już to wleje, to powinien skończyć, bo jeszcze tam troszkę baku miałem, ale wiecie, jak to jest po górach jeździć. Lepiej wcześniej nalać, niż później gdzieś pod górą się męczyć. Bo jednak się chwila moment przechyli i... pompowała 2 dni spokoju.
jadę teraz na pracę po żniwnej i wszystko tego deszczu nie zabrakło, jak widać. Mało kiedy tak fajnie nam się orało. Bronek niestety stoi. Przejazd wcześniej, biała chmura dymu poszła i nie wiem do końca co tam się stało. Przestało podawać chyba paliwo na wtryski. Także chyba najpoważniejsza odpukać awaria na dzisiaj. Nic więcej się nie stanęło. Ale łabo rali Bronka i o, Bronek taką wyspę ma, wygląda teraz jak na bezludnej wyspie. Wyczekał aż jakiś statek podpłynie, ale nie, ja pójdę bokiem. Topot, nie pomogę. Tułowa, powinniśmy to zabrać. Daj mi tą mułkę, co? Dobrze, proszę bardzo. Pokaż, jaką ładną bluzę ma z tyłu. Piękną, kurwa. Patrzcie. Germokszyn. Nie do kupienia taka. Ty, tak się żyje. Jo, tak się żyje. Ja mam Borek. Chociaż sobie przerwę zrobisz. Na razie, mordo. Glina jedzone chorującego nie ma. Później tu sobie skończymy. Czeka tam za torkiem, jo, trzecia, to dobrze. Mogło nie w tą stronę polecieć, a nie wiem, czy ja się pojechał tam, czy będzie zaraz zawalał tam. Już byśmy mieli tak to tu z głowy, choć jeszcze ktoś po niego będzie musiał przyjechać, więc akurat tu się to ogarnie. No, niestety zdarzają się i takie rzeczy. Tutaj ten koszt naprawy nie będzie aż tak duży jak w tych nowych maszynach, bo mają tu w okolicy nowe maszyny. Bo nie będę mówił, że nie mają. No ale co z tego? Jednemu poszła skrzynia, się spaliła, sama elektronika, 80 tysięcy. To trochę jest. Nie dlatego, że najmniejszy, ale
Dlatego, eksploruj świat motoryzacji. Co sezon jest tyle. No, ja tu ogarnę, jedź tam już. Tylko teraz w sklepach komfortu wszystkie panele bunkowe, a też 10% mniej. Bo... Dziękować, dziękować. No i właśnie o to mi chodziło, zobaczcie co się dzieje. No będę miał zbieranie, a ostatnio to mi zajęło 2 godziny na wiosnę. I tu co sezon jest to wyorywane. Tam jest to wszystko, co udało mi się zebrać tutaj. A pierdolą w tym radiu. Nara. Mamy widzów ogólnie. Wszyscy sobie patrzą. Młody zadowolony. Tu bardzo często ludzie przychodzą do nas. Jak jesteśmy sobie na nożynku, popatrzeć właśnie tutaj z miejscowych, najczęściej za młodych, ale starsi też się zdarzają. Tu jest to zachowanie, normalnie kamień na kamieniu widać, w cegłach bardziej, bo tu stała podobno jakieś stara stodoła, dlatego tam też to obok tak. Tak jest. Tu jeszcze kilka przyjazdów i będziemy mieli wyrównane, będziemy sobie tylko przyjeżdżać tutaj przez tą płytę. Bo ta płyta nam się przydaje, jakby nie patrzeć, bo nie jest tylko nasza. Jest tu też tych pobliskich rolników, którzy mam w pola, no widzę, że coś ciekawego tam w ziemi jest. Wiecie, czy wapno, czy rozłożyć się maszynami, ile razy tutaj lepszego miejsca nie może być. Praktycznie nic dookoła innego nie mamy, więc tutaj pasuje nam sam raz. O, praktycznie chyba na równo będę musiał zrobić. Zanim no, o to mi chodzi, zanim ja tu zrobię, to oni akurat już powinni tam wyrównać, więc ja też będę musiał. Ale to dobrze, jeszcze obstawiam max godzina i będziemy spadać. No można rzec, że ostatni raz jadę po tej lewej stronie. No, jak zawsze przeczytam w komentarzach pierwszy, to teraz ostatni, ostatni. Halo struda, wszystkie dłonie wysoko. Te swe oczy, te oczy zielone oszalałem. No kurde, pierwszy to łatwo napisać, a ostatni to nie ma komu. Bo jakby nie patrzył, to tak, za mną jedzie Piotrek, Marian, Bronek, Jasiu i Johnny. To już nie będzie tu dla mnie miejsca raczej. Ja sobie pojadę tam. Tam mamy ostatni zagon do zrobienia i bogiń do dumu. Dla dzisiaj będzie to raczej koniec. Bo nie ma sensu jechać, zaczynać z jakiegoś pola na skrajniakach. Mi się już nie chce nagrywać, bo ja widziałem, że bateria mi pada. Także ja się wariaty powoli będę z wami żegnał. Ja sobie już zastankowałem, Piotr już tankował, Marianek też i to nam powinna wystarczyć. Jedna bańka jest w zapasie, ale raczej nikt jej chyba nie użyje. Także co wariaty, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za tego vloga po powrocie. Mam nadzieję, że dało się jakoś radę posłuchać. Macie jakieś pytańka i w ogóle zadawajcie, bo myślę, że jeszcze będzie gdzie co nagrać i odpowiedzieć na nie. Także co? Do kolejnego vloga. Na razie strzałeczka i trzymajcie się, cześć!